Czekał przed policją i trafił do mnie. Ja nie wiem, co tu zostało powiedziane, ale zadzwonił do mnie sam parę tygodni temu. Nie wiem, ile dokładnie mówi. Ty, słuchaj, oj, Wojtek mnie chyba troluje. Oje, co kurwa? To było po tym, jak... To było jak parę dni po tym, jak wyszedł ten finalny film Federacji, tej Glory Wall. Przeczytałbym wam nawet SMS-y, tylko mam nowy telefon. Ja do niego dzwonię, jak cię troluje, o co chodzi? Mówi... Stary, nie wiesz, czy oj Wojtek nie podesłał mi kolesia do domu? Bo ja nie wiem, co mam z nim zrobić. Co ty? No i że w dużym skrócie, że jakiś ziomek przyszedł i on mu dał na jedzenie i on mu tam go ulokował w gaming house, bo on ma takie pokoje na wynajem, tam czasami pracownicy sezonowi śpią. Mówi, no ja miał pracę znaleźć, a on sushi zamówił i on już nie ma pieniędzy, przejadł 500 zł. Mówi, kurwa, że to wygląda, jakby go ktoś trollował, nie? No ale dobra, zobaczmy, co tu jest. Słyszeliście może o akcji, w której pewien Polak ukradł samochód i uciekał nim przez 3 województwa, a ścigało go 14 aut policyjnych? Ja też nie, do wczoraj. Content gamingowy mi się delikatnie wyczerpał, zwłaszcza na ten rok, więc stwierdziliśmy z kolegami, że nagramy sobie fajny film świąteczny. Miał jeszcze przyjechać detailer, mieliśmy robić kolejny film świąteczny, ale nam się plany lekko pokićkały. W momencie, kiedy już wszystko przygotowywaliśmy, pojawił się ktoś. Czekaj. Kto to jest? Człowiek ten powiedział mi, że jest z domu dziecka w wieku 15 lat. Trafił do ośrodka, ośrodek znajduje się w Pyrzycach, no i że nie ma pieniędzy, nie ma gdzie się podziać, 2 dni nic nie jadł. Bo ja mu się zapytałem, jadłeś coś? No, po 2 dni nie jadł. Wchodzę do góry, widzę, że młody je pizzę. Poczekałem, aż pojedli, popili i udaliśmy się do takiego naszego ala salonu. W trakcie jedzenia pizzy nie mogłem się nadziwić, dlaczego wszystkie osoby szukające pomocy pojawiają się zawsze na ulicy Rzemieślniczej. Naprawdę, choćbym bardzo nie chciał pomóc, to zawsze komuś próbuję udzielić tej pomocy. No i tak było też w tym przypadku. Przed wysłucham tego młodego na spokojnie. Mi się wydaje, że przekminie. W jakiej części historii twojego życia aktualnie znajduję się ja? Czy Tomek z młodym już gadałeś, tak? Tak, no to pogadaliśmy. A jednak, no i tak, Szymon tutaj podobno się z nikim nie spotyka. Za bardzo. W sensie, jak to jakiś widowy przychodzą czy coś, to nie za bardzo gada, ani nawet sobie zdjęć nie robi. Jak tu jechałeś, to myślałem, że uda się z Szymonem pogadać w ogóle? Taki nie miałem, nie? Że, ale na szczęście go zobaczyłem tu przez szybę, nie? To mówię, o Jezu, uda się, nie? Zanim Szymon przyszedł, bo ja był na jakimś spotkaniu, młody opowiedział mi historię, no i siedzieliśmy, czekaliśmy, rozmawialiśmy, a więc w międzyczasie przyszło jakby moje jedzenie. Zamówiłem sobie pancake'i z takiej dość dobrej tu restauracji w środzie, takie fajne na słodko, jakieś tam z Nutellą, z Kinder Bueno, okay, ogólnie fajnie. Dość drogie, porządny taki obiad. No i stwierdziłem, że młody jest głodny, to tym bardziej głupio będzie mi przy nim te pancake'i jeść, więc mu je zaproponowałem. No i tutaj się pojawiła mój pierwszy jakby taka trochę lampka w głowie, że młody odmówi, bo stwierdził, że tych pancake'ów nie lubi. Zdziwiłem się, bo jeżeli tak miałem gdzieś w głowie, że jeżeli ktoś by nie jadł od 2 dni, to zjadłby cokolwiek, a tym bardziej naprawdę dobry obiad. Tylko od razu ci młody mówię, że będziemy te informacje chcieli weryfikować, nie? No dobra. Bo ludzi, co mnie w życiu oszukali, było naprawdę dużo. Dla mnie jest ważne, jak mam komuś też pomóc, to chcę wiedzieć o nim wszystko, nie? Bo ty jakby nie szukasz, jakby, żebym ja ci dał, nie wiem, pieniądze i tak dalej, tylko ty szukasz pracy. Tak, ja bym... Pierwsza rzecz, jak spotkałem młodego przy drzwiach, dobra, a to jest ten ziomek, czy to jest jakby kurwa, oni se pod... Jakby ktoś odgrywa tą rolę tego ziomka, żeby było tak samo. Zapytał, czy jakąś pracę... Ten ziomek, okej. No tak, no bo nie ma nic za darmo. Ten chłopak, w międzyczasie czekając na jedzenie, streścił mi swoją historię życiową, no i stwierdziłem, że naprawdę nie ma lekko w życiu. No, że Szymon podjął nową decyzję, aby faktycznie mu trochę pomóc i przynajmniej na start odbić się od dna. Ja wiedziałem, że on dużo nie potrzebuje, aby samych nogi, wystarczyło jakieś zakwaterowanie, pomóc w znalezieniu pracy, czy podstawowe jakieś środki do życia, jedzenie, ubranie. A wiedzieliśmy, że jakby to nie jest jakby dużym problemem, aby mu to gwarantować. Ty masz jakieś numery do kogokolwiek? Pamiętasz ten numer? Do koleżanki? Na Messengerze mam koleżankę. Okej, okay. Czyli jesteś w stanie na Messengerze do niej się odezwać? Czyli w sumie możemy ją znaleźć i odezwać się jakby przed nas, nie? Koleżanka nie wie, że ja w domu dziecka byłem, nie? Okej, okay, ale żeby być w domu dziecka, to nie łatwo zweryfikować. To wystarczy zadzwonić do domu dziecka. Nie kurwa, bluza czerpiana, czapka Alpha Industries, kurwa, czyste ręce, coś mi tu nie gra, nie? No. Niektórzy się wstydzą mówić o tym. No właśnie, ja się wstydziłem, ale teraz jak tego nie mówiłem koleżance, to... Stary, ja rozumiem. Facet zawsze chce grać silnego, jest jakaś koleżanka, nie chcesz być, żebyś w jej oczach wyglądał na słabego typa. Każdy facet chce być... Prawie nikt nie wiedział. Wiedział tylko kuzyn, że jestem w domu dziecka. I tyle. I 3 lata w domu dziecka byłeś, tak? Tak. Dzień dobry, takie pytanko mam. Czy dodzwoniłem się do placówki opiekuńczo-wychowawczej?
Mam pytanie. U mnie aktualnie w firmie przebywa jeden z wychowanków i chciałem się zapytać, czy on faktycznie był wychowankiem. Mogę się dowiedzieć, czy Paweł jest pani w stanie zweryfikować? Raczej nie, bo my nie mamy teraz tutaj biur otwartych i bardzo bym musiał pan na biurę dzwonić, żeby to zweryfikować. Dopiero w poniedziałek najwcześniej. A może do pani Ani by mogła pani zadzwonić, bo młody mówi, że pani Ania była też tam wychowawcą, dobrze mówię? Bardzo mi na tym zależy. Jakby powiem, że jestem youtuberem, młody trafił do mnie, bo mnie kiedyś oglądał i za bardzo nie wiem, co mam zrobić. No to tak, na początku mieszkałem z babcią w Stargardzie, bo mama mnie tam podrzuciła, jak byłem mały. No nie wiem, miesiąc miałem czy coś i do tej pory jej nie widziałem nigdy. Nigdy nie widzieliśmy mamy, tak? Ale co? Ona żyje, wiesz, że żyje? Żyje, chyba w Niemczech jest coś. Tak słyszałem. Ale jak nie interesowałaś, to nigdy nie dzwoniła? Nigdy. A to on na pewno tutaj był, tylko nie wiem kiedy. Aha, czyli jakby pani kojarzy, że był na 100%, tak? Tak, bo to wychowankowie mówią, że był. Ale ja i tak bym chciał, żeby jednak jakiś... Bo wychowankowie mogą wszystko powiedzieć, nie? No to ojciec mieszkał tam z babcią, ja mieszkałem, ojciec i babcia. Babcia zmarła, jak miałem 12 lat i później poszedłem jakby do ojca. Ojciec na początku mieszkał z babcią ze mną, później znalazł sobie żonę. No i babcia zmarła, to on mnie wziął tam na 2-3 lata, tylko on miał kobietę nową. No w sensie teraz żonę. Mój stary miał nową kobietę i mi mówi, że jest w porządku. Ja mówię, co ty? Z nią się nie dogadywaliśmy, ona tam piła, robiła awantury, z łapami się rzucała i tam była sprawa, ciocia założyła, ale została umorzona, no i ona go nakręciła, żeby mnie oddał do domu dziecka. Dowiedzieliśmy się, że Paweł tam był, ale nic więcej, więc zaczęliśmy drążyć głębiej. Ojciec szukał kontaktu, czy nikt nie szukał? Gadaliśmy bardzo rzadko, ale coś tam rozmawialiśmy, tylko on musiał wtedy gdzieś na dwór wyjść, żeby ona, bo ona awantury robiła. A ty jakie masz swoje rzeczy, co ty masz swojego? Kapcie, koszulki. I gdzie to masz wszystko? W plecaku i mam torby. Reklamówka. Koszulki, skarpetki, majtki i tyle. Trafiłeś do domu dziecka? Od taty tak. Pojechałem. Na 15 lat. Tak, pojechałem do wujka, do cioci tam. Na dzień miałem zostać, nie? I później tam byłem u nich tam parę tygodni i wujek mi mówi, że nie mam już po co wracać, bo ojciec mnie do domu dziecka, nie? Oddał. Piątek, 15 grudnia, 18:58. No nie wymyślisz nic, nie? Jakby już na dzisiaj trzeba załatwić jakieś ci spanie. Jego wersja się potwierdziła, przynajmniej ta początkowa, więc z racji tego, że jestem bardzo empatyczną osobą, stwierdziłem, że udzielę mu pomocy i zapewnię mu mieszkanie. Jakby jest kijowy okres w roku, będzie miał ciężko znaleźć pracę, będzie ciężko miał z tego wyjść, mówię, trochę mu pomogę. Więc zadzwoniłem do siostry. Czy my na Mikołajczyka nie mamy jakiegoś łóżka tam w jakimś pokoju? Mamy piątkę wolną. Mamy piątkę wolną. Po rozmowie z siostrą stwierdziłem, że jak już lokum ma, bo udało się, do 2 stycznia czy tam 3 może tam siedzieć, stwierdziłem, że zadzwonię do mojego przyjaciela Sebastiana Pachury i załatwię mu pracę. Ja jutro się skontaktuję z rodziną i spytam się jeszcze Pracholo, bo jutro ma Prachol właśnie ten. Jego żona ma urodziny, więc będziemy też siedzieć wieczorem przy jednym stole, więc porozmawiam, nie? To też jest p***ane, że jest tyle ludzi. No tak szczerze, ja się często zastanawiam, jak to jest, że ktoś sobie nie może poradzić. Nie neguję tego, że ktoś nie ma gorzej, nie? Jakby też z góry to trzeba zaznaczyć, ale jakby w jest ludzi, które chce ci pomóc. Ja często jak rozmawiam z ludźmi, ze swoimi znajomymi, którzy mają jakąś firmę, to oni bardziej narzekają na to, że nie ma ludzi chętnych do pracy, niż de facto, że tej pracy u nich nie ma, nie? Pewnie pytanie jest, wiesz, no ale tak, żeby nawet na samym start znaleźć pracę, żeby sobie opłacić pokój, coś zjeść i jakby na taki delikatny rozruch się wrzucić, to no chyba raczej to nie jest takie trudne, nie? Jest taki, że jedziemy młodego odkupić. Ludzie wstydzą się prosić o pomoc? Nie neguję tego, tylko że no na koniec dnia co wolisz? Spać na ulicy i na dworcu i szukać jedzenia w śmietniku, czy kogoś poprosić, żeby ci pomógł? Żeby miał żarcie? No bo spotkanie Seba ma jutro. Info da pewnie jutro wieczorem, bo w sumie tak mówił, a Seba mega słowny jest w porównaniu rzeczy w przeciwieństwie do mnie, bo ja to jestem słowny, jak ktoś mi przypomni. I w domu dziecka w Pyrzycach byłeś do 18 roku życia. Bo podobno w domu dziecka można być trochę dłużej, nie? Jak się uczy, tak. Ale już skończyłem szkołę tam i. Okej, a jaką szkołę masz? Zawodówkę. Zawodówka jaką? Słuchaj młody, ja w ogóle ci dam taką radę wujka. Ja ci daję, ale błagam, weź ją wprowadź w życie. Ja ci dzisiaj dam wędkę, nie? Żebyś te ryby łowił. Zrób wszystko, żeby mi tą wędką nie najebać za jakiś czas, żebym nie żałował tego, że teraz pomagam. Przysięgam. Nikt by nie pomógł. Jak się nie uczysz, to po 18 roku życia oni ci mówią, trzymaj się na tak? Tak, w sensie tam kasę się dostaje jakąś, nie? Okej. Na początku. 500+, to zależy kto ile uzbiera, to tam jest. No dobra, no to byłeś 3 lata, to ile dostałeś? 17 tysięcy. No i okej, i teraz ile masz lat? 18. Czyli to jest świeżo, to jest świeży temat. No w kwietniu. A i od kwietnia sobie jakoś radziłeś? Tak. Bo miałeś 17 koła, na co wydałeś te 17 koła? Na auto i na jakby na wyjazd, nie?
do pracy, bo chciałem w Niemczech pracować, ale jak zobaczyłem, jakie tam były warunki, to melina była po prostu, nie? I się przestraszyłem i wróciłem. A tam nic nie zarobiłeś w Niemczech? Nie, ja od razu wróciłem. Ten sam dzień, co tam byłem z kolegą. Okay, a auto? I auto jakby uszkodzone było i sprzedałem mechanikowi. Pierwsze czerwone flagi pojawiły się. Kurwa, ja też mam takie spostrzeżenie, nie wiem czy ono jest słuszne, to może jak ktoś miał taką nieszczęśliwą sytuację, że mieszkał w takim ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, to mogły mi to potwierdzić albo zaprzeczyć, a ja mam wrażenie, że często ludzie, którzy wychodzą, znaczy na podstawie historii, które przeczytałem albo ktoś opowiadał i tak dalej, to ludzie, którzy wychodzą z domu dziecka, to oni są bardzo nieporadni życiowo. Ja nie wiem, kurwa, trochę się cieszę nawet, że nie wiem, jak wygląda życie w tego typu instytucji, ale wiesz, że oni wychodzą, mają 18 lat i oni są bardzo podatni na to, żeby skręcić złą stronę w życiu. To ze względu na trauma i niewychowanie. No bracia Tyburscy tak, ale też wielokrotnie właśnie mówili, że było bardzo ciężko, nie? W momencie, gdy dowiedzieliśmy się, jakie decyzje młody podjął po osiągnięciu pełnoletności. 17 tysięcy złotych, które dostał, wydał na totalne głupoty. Kupił auto, nie mając prawa jazdy, je rozbił, a następnie resztę siana rozwalił na ciuchy. Ja mówię, młody, wiem, że jakby nie mieć jakiegoś rodzica, to jest totalna, bo jakby nie masz wzorca, nie miałeś od kogo jakby się nauczyć, jak żyć, nie? No też dostajesz 17 koła i ile ty wydajesz na auto? 15? 8. Kurbota, tak szczerze. Wiem, teraz wiem. Jestem w stanie zrozumieć, no bo jak nie masz nic, dostajesz pieniądze, chcesz się poczuć, że coś masz. I tak. To auto... Ja pierdolę. A nic się nikomu nie stało, na szczęście. Chyba. Się później zapaliło auto, ale tylko koło. Brzoskwinie w syropie? Nie. Też bym tego nie zjadł w życiu. Jakieś surówki, kebab? Widzisz, jakby... Masz 3 dni obiady. Na 3 dni obiady są, nie? Starki. Patrz, pyzy z gołąbkami, to jest jeden. Kurwa, masz sosik z gołąbki, patrz to. To nawet nie trzeba robić. No to patrz, masz tak. Gołąbki, sosik. No i samo to też, kurwa, jebana. Jak ja do niego przyjeżdżałem, to musiałem go utrzymywać. Za obiady płacić Red Bullem, kupować papierosy jeszcze jak palił. A tu, kurwa, przyjeżdża jakiś hosztapler z chuj wie kąt. Tu, kurwa, pyzy, gołąbki. A jak przyjeżdżałem, to nie mam Polski. Weź zapłać, nie wziąłem portfela. Ja się dziwię, że jak do niego przyjeżdżałem, to mi nie kazał alimentów płacić. Taki k***a bezczelny był. I pyzy, kebab, a to trzeba frytki nadymać. A czemu tu trafiłeś? W ogóle jak do tego doszło, przyjechałeś do Poznania. Czemu kierowałeś się do Poznania? Większe miasto po prostu. Myślałem, że tu lepiej znajdę jakąś pracę, cokolwiek. No i nie znalazłeś mieszkania i znalazłeś się w Szczerodzie Wielkopolskiej. Nie, skończył mi się hotel dzisiaj i no pomyślałem, że ty możesz pomóc. Pomimo wątpliwości, nadal chcieliśmy młodemu pomóc, no bo jakby tej pomocy wymagał. Ale po tej całej rozmowie i usłyszeniu historii stwierdziłem, że nie będę rozrzutny jak zawsze, bo normalnie znacie mnie. Tu bym mu dał kotleta, tu bym mu wynajął hotel, tu bym dał mu nowego iPhone'a. No wiadomo, kurwa. Jeszcze byś mu obciągnął, kurwa, i kupił samochód. No ja wiem. Nie, no kurwa, ty... O, ja... Pierdolę, chłopie. No i młody ruszaj. Pan rozrzutny. Ale z racji tego, że ta historia, jak mówiłem wcześniej, nie kleiła mi się, stwierdziłem, że tą pomoc będę mu dozował. Więc zadzwoniłem do mojego znajomego, żeby telefon mi pożyczył. Jedziemy do Chopy po telefon, po Samsunga. Karty musimy gdzieś kupić. Taka żabka. Żabkę? No. No chodź do naszej żabki, gdzie ja 5 baniek wyświetleń zrobiłem. I się zapytałem, kiedy do roboty przyjdę, a na L4 jestem. Powiem, że jutro się kończy. Ostatnie 3 miesiące żyłeś gdzie? U koleżanki, trochę sam i u cioci później. Tylko musiałem wrócić, bo ciocia jest chora bardzo, ona tak też nie może. 80 lat i tam choroby różne. Mam mojego mamy kułała, ja od razu super etui. Pokaż. O panie, przecież to będzie działać w cholerę. Jest etui. No to jest taki 4-letni jakiś tam chłop. Faktycznie je bierę, bo czopa tak ma. No ja lubię super rybną, więc co. Jeśli to jest wszystko, co ty mówisz prawdą, to masz chuj, nie? Jakby, no nie jest za ciekawie, ale i tak tu jesteś, jakby nie poddałeś się i próbujesz. Sytuacja jak dla mnie, dla Seby czy dla Szymona była no ciężka. Nie mamy doświadczenia jakby gdzieś tam z pomocą społeczną i tak dalej. Kierowaliśmy się takimi typowo ludzkimi przesłankami, nie wiedząc, czy tak naprawdę robimy dobrze, pomagając mu w ten sposób, jaki robimy. Cebulowo. Nie jest jak ten najlepiej na świecie, ale jesteś sam tutaj. TV, internet tutaj też jest. Tu masz szafkę, tam masz lodówkę, czajnik. Do poniedziałku, wtorku mi się wydaje. Muszę się też dowiedzieć od siostry, czy ktoś tu przyjedzie, czy nie przyjedzie. Bo mówię, musisz spisać, mam się na papier, że po prostu tu jesteś. Mhm. Że na wypadek, jakby cokolwiek się stało, no, wiesz, wynajmujesz to i ja nie będę brał od ciebie pieniędzy, oczywiście.
Gdy już udało się uspokoić takie najbardziej potrzebne potrzeby człowieka, czyli właśnie załatwić mu zakwaterowanie, nakarmiliśmy go, kupiliśmy mu jedzenie, no wróciliśmy do biura, aby pomyśleć, co dalej w tej sytuacji można w ogóle zrobić. Z młodym widzimy się jutro, trzeba jechać mu kupić parę ciuchów, bo młody ogólnie to jest fajny chłopak, ale złe decyzje podejmuje. Przykładowo zostawił wszystkie ciuchy w Niemczech. Przyjechał w jednych dresach, miał przy sobie 3-4 koszulki, gacie, skarpetki, szczoteczkę i płyn do mycia. Dlaczego? Nie wiem. Żeby to wysłać jest lekki problem, no bo jego ciocia jest wiekowa i raczej tej torby nie uniesie na pocztę, więc młody będzie musiał po te ciuchy jechać, no bo bez sensu kupować od nowa całą szafę, jak już ta szafa jest kupiona. To tyle. Jutro kupimy mu dresiaki jakieś, żeby miał na zmianę. Tyle co mogę, tyle pomogę, ale dalej będzie musiał przez życie płynąć sam. Okay. Jest udokumentowane, że mnie szarpiesz i masz pozew do sądu podany. I wypadł mi stąd. Ciebie szarpać nawet psy nie chcą, debilu. Ja ją kiedyś wyzywałem. Takiego kombosa zapierdoliłem na jednej imprezie. Bo najpierw wyjaśniłem jednego kolegę, potem moją menadżerkę i na koniec ją. No. Po prostu byłem w szczytowej formie. Jakby chyba nie ma mi tego za złe, bo ja tamtego czasu byłem ze 4 razy, ona się... Jakby, co by o tej dziewczynie nie mówić, nie? Mówić to, ona ponoć jest bardzo w porządku dla Moniki, jej często pomaga z młodą, nie? Na koniec dnia ona mi krzywdy żadnej nie zrobiła, więc... A ja słyszałem, że jest w porządku właśnie. Bo ja kiedyś mówię, ty k***a, bo ja, wiesz... Tam k***a, więc ty w ogóle ten... ją lubisz, nie? On mówi, nie, że ona ogólnie jest okej. Okay. No ona ogólnie wzięła się z tego, że była dziewczyną Mielonidasa. Ale tam potem się okazało, że tam chyba im nie wyszło. No jakiś... Ja też nie chcę dolić historii, nie? Bo wiesz, bo ja też nie chcę zrobić czegoś takiego, że będę się jakoś mocno znęcał nad kimś, który mi w sumie nic nie zrobił, a ja nie mam też... Inaczej nie chciałbym powiedzieć czegoś, co jakby nie byłoby prawdą, a może by ją stawiało w złym świetle, czy coś. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiem, czy dupę truje, macham opę, że... Na bank są jej klapki, ona jest tak jebana, że ona w tym przyszła zimą. No, jestem przekonany. No, a słyszysz? Gdzieś się siedzi, szczeka. Buja jaja zrobiła. Moje dziecko się nauczyło przed nią buja jaja. Ech mnie ostatnio prześladuje. Jadąc po... Co ty k***a możesz wiedzieć o pachu? Młodego wpadliśmy moim autem w kanion. Pewnie widzieliście na moim Instagramie. Straciłem nie tyle co napisałem, lecz 18 tysięcy. Znaczy, no ja nie widzę momentu, w którym tu jest jakaś szkoda na 18 tysięcy. Być może jest jakaś felga zarysowana, to kosztuje 500 zł. A nawet jakby złamał tą felgę w p***u i oponę, no to... No nie wiem, ta felga może czwórkę i opona dwójkę. Ale ogólnie to nie jest tak, że jak p***olisz samochodem w dziurę się i przez to masz uszkodzony samochód, to zarządca tej drogi za to powinien płacić ze swojego OC. A jadłeś kiedyś gigabłę? No właśnie nie. No i sobie jesz. W ogóle dzisiaj ci zafundujemy jeszcze metamorfozę, żeby ci się jeszcze lepiej żył, żeby... A ty sam się nie nauczył, że jak komuś funduje metamorfozę, to się... Źle kończy? Jakby obrał dobry kierunek, wiesz, posiadania super wyglądu, bo jak masz, wiesz, dobrze ułożone włoski i tak dalej, to się człowiek czuje bardziej pewny siebie, nie? A jak człowiek się czuje bardziej pewny siebie, no to jakby idzie przez życie z wyprostowaną klatą, a nie z garbem. Z wyprostowaną klatą i kurwa z rudą brodą. Także damy ci kilka jakby małych wskazówek, jak żyć lepiej. Ale tak bez ściemy dam, bo ja lubię karaoke z moją córką śpiewać. My siedzimy, daj jak dycha. A ona moja córka, wiele imion ma. I wtedy moja córka, najebie cię jak psa. Jakiekolwiek weźmiemy na razie. Weźmiemy 3 pary. Do roboty bierzemy. Bardziej M-kę, nie? A mu dresy kurwa w Tesco kupuje? Nie? No ale gdzieś kawał kupa ogólnie, nie? Słuchaj młody, najważniejsze to jest podnieść cię na duchu. Jak słuchasz naszych pierdół... Do roboty po co lepsze? No bo myślę, że kurwa lepsze jakościowo za te same pieniądze możesz gdzieś kupić, nie? I ci się trochę śmiesznie robi w duszy, to jest bardzo dobrze. A co dzisiaj żarłeś? Parówki jadłem. Parówki było jadłem, a gołąbki już jadłeś? Gołąbki zjadłem od razu. Te gołąbki to się aż prosiły. No, ja ci powiem szczerze, jak ty gołąbki zjadłeś, to ja moje wchodzę do domu i mówię tak. A jakbyś Monisia gołąbka tak opatuliła, mówię, sałatką. To co? I zrobiłam. Teraz wam powiem widzowie, żeby dojechać do giga... Kurwa też co gołąbki. Będą gołąbki? Nie. No zrób gołąbki dla mnie. Ty lubisz gołąbki? Lubię gołąbki. Opatulisz mi gołąbka sałatą? Tak, ale nie dzisiaj. Bo? A skąd mam ci wziąć składniki? Ze sklepu. No, sklepy są pozamykane. Nieprawda. To kup na stacji benzynowej. Nie, Sandra jest hejterem, tak? Jesteś hejterem. Legnica, jesteś hejterem. No Wiesia, zrób mi gołąbka. Wiesiu. Nie rusza mnie to. Czy się śmiejesz? Tego mnie to nie rusza. No Wiesiu, no. Nie zabawi już. Wiesiu, zrób mi gołąbka. Wiesia. Wiesiu. No Wiesiu. Why you gay?
Agi. Jest gigabuła, widzicie stąd, świąteczna. Możesz sobie stanąć na jednym parkingu, drugim albo trzecim. O, się pociąga, dobra. Kamembercik. Test. Smakuwa. Dobrze, no. Zrobimy młodemu kod na gigabułę, który można użyć tylko i wyłącznie raz dziennie, na burgera za 3 dyszki. Nawet jak nie pójdzie, to zawsze będzie miał coś żyć. Ma pół roku, bo za pół roku to już mnie chodzi, nie? Jest młody, ma chuj to kombinuj, jak to mój stary mówi. Jezus. Pół telefonu. No. Chłopie, we Wrocławiu coś takiego to jest chyba droga premium. U nas taka dziura by jeszcze miała swoją dziurę, nie? No i wzięliśmy się za pisanie CV. My tutaj wszyscy bardzo doświadczeni. Nikt nigdy żadnego nigdzie nie wysłał. Studenckie bardziej czy techniczne? Bardziej studenckie. Nie. Młody nie, młody klasyczny. Klasyczny. Klasyka. No to młody. 2005. O kurcie, ale młody. No jest młody, no jeszcze całe życie przed nim. Jestem 8 lat starszy prawie. A i tak jesteś w lepszej sytuacji finansowej niż ja, bo ja w twoim wieku już miałem długi. A ty nie masz żadnych. Już miałem długi. Ja ale miałeś coś. Chyba ten to w każdym odcinku musi powiedzieć, że ma długi i że jest ogólnie biedny, nie? 5000 długów. I chłop mi chciał najechać za to. Miejscowość? Piszemy z osiadami do Polski. No tutaj ten, nie? Aktualnie tak. Doświadczenie zawodowe. Jaki miałeś? Mechanik. Zawodowy. Praktyki jako mechanik samochodowy. Tak. I tutaj dopiero nasz Pawełek zaczął kręcić. Nie za bardzo wiedział, czy skończył szkołę, czy zrobił tylko 2 lata tej szkoły. No nie wiedział, czy ma kurs czeladnika, czy tego kursu nie ma. Bardzo ciężko miał znaleźć w głowie, gdzie pracował, a gdzie nie pracował. Ogólnie musieliśmy wszystko z niego wyciągać. Zgadza. O, zainteresowanie. O. Zgrasz się takie. No, samochody na przykład. Motoryzacja. Gry nie wpisują. Nie, gry to jest jakby, że leser wychodzi. Tak, motoryzacja. Co cię tak jakby zajerało? Jakieś hobby, jakieś czy coś miałeś? Oglądanie. No, ale czego? To jest jakby leser. Leser. Żeby rozluźnić atmosferę, stwierdziłem, że zrobię młodemu szkolenie. No bo mówi, że pracował na ochronie. To żeby ochroniarz był dobry, to musi umieć się napierdalać. Więc nauczyłem go prostych ruchów bokserskich. Dobra, jesteś lewo czy praworęczny? Prawo. Stajesz lewa z przodu? Jesteś ochroniarzem czy nie? Dziadka trzeba znokautować, jak zajebią Malin, nie? Tak robisz, jak cię biją. Mhm. Zasłaniasz sobie głowę. Nie. Jak ty chcesz komuś wypierdolić, masz tak. Z małym kroczkiem idzie lewy. W bok. Mhm. Czyli przykładowo, ktoś k***a kradnie twixy i zapierdala, wyczuwasz dystans, puh! I założysz, że większość świata nie wie tego, co on jest dzisiaj. No to jak k***a to nie ma podstaw boksu? A tam on tu swojego zawodnika, bym go spuścił tak kogoś na myśl, mu łeb wyrwał. Bo musiał go w musiał premii nie dać. Ja widziałem, jak on się z zapaśnikiem 95 kg rzucał. Co, Kasia bierze pała woloty? No, idziesz teraz na tuning młody? Mhm. Do Kaśki? Proszę. Dziękuję ci bardzo. Dlaczego lubię? Super. Oceniliśmy robotę. Serio, k***a, nawet u niego na wsi k***a się zamawia barbera do domu. Kasi, jak zawsze, wyśmienicie picobello. No. Ciekawe, czy mu też załatwi jakąś zniżkę do fizjoterapeuty. Młody, inny człowiek, trzeba robić zdjęcie do sim. Czy sam był moim trenerem przed fejmem? Tak szczerze, to ja bym tego i sam znokautował, nie? Jakby ja rozumiem, że ktoś powie, że on wygrał walki czy coś, ale on jakby wygrał walki w momencie, kiedy k***a ludzie tam przychodzili bez treningu. Wiesz, to jest ten moment, gdzie k***a Bystrzak się bił w fejmie, nie? Byli cały zysk z tego odcinka przekażemy sobie. Nie no, żartuję, młodemu po prostu wynajmniej. Przez ten samy film skierowany w stronę pomocy chłopaka, a wszystko zmieniło się z dnia na dzień. Mieszkanie. I on sobie po prostu będzie musiał opłacać. A gdzie mu wynajmę, to jakby zależy od was, bo no gdzie dostanie pracę, no to tam mu po prostu przeleje to siano. Tomek numer do młodego ma, młody ma numer do Tomka, także jakby im więcej osób to udostępni, zlajkuje, skomentuje, to ten film dojdzie dalej. Wtedy pan YouTube w grudniu zapłaci trochę więcej. Przy dobrych wiatrach młody może mieć na 2-3 miesiące mieszkania, a to na pewno mu ułatwi start. I tu pojawia się zabawny plot twist, bo ciocia jednej z moich koleżanek pracuje akurat w tym domu dziecka. I jej syn opowiedział nam troszeczkę o naszym Pawełku. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że ja teraz dzwoniłem do mamy. No i ona mi powiedziała w sumie, że samochód ukradł jakiś, że był na jakimś, że jazda próbna samochodu, chłop mu dał samochód, spadł mu tym samochodem. No i wiesz co, i on pojechał normalnie, że tam parę radiowozów skasował, taka akcja była, nie? Że zbył samochód tutaj i go dalej nie znaleźli, on jest ogólnie... On jest aktualnie poszukiwany przez policję. Aha. Bo on ukradł samochód, jak rozwalił swój samochód, to ukradł jakiś samochód. Z tego co ja wiem, ja nie powiem panu na 100%, że pod pretekstem, że jazdy próbnej, znaczy on to tak opowiadał pewnej wychowczyni, to w którymś momencie gdzieś tam oni już go namierzyli i go gonili. I on uciekał.
Ale skasował gdzieś tam chyba 2 czy 3 radiowozy, nie wiem dokładnie. Miało być prosto, mieliśmy koledze pomóc, miał sobie po Sylwestrze ruszyć w świat, a tu okazuje się, że nas od samego początku kłamał, kolorował i nie powiedział prawdy. A to jest pana rodzina jakaś? Nie, 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 bo on z domu dziecka jest spojrzycy. Okej, okay, a nie ma za nim nic wystawione, bo on podobno jakieś radiowozy rozwalił. Uciekał samochodem i podobno jakieś radiowozy z 2 czy 3 tygodnie temu rozwalił, tak słyszałem. I że przez Pyrzycę go gonili i przez jeszcze jakąś... Czy było takie w ogóle zdarzenie? Nic nie wiem na ten temat, proszę pana. No, dużo jest dyżurnych na zmiany, wie pan, co różnie jest. Także na mojej zmianie to nie było. Okej, okay, okej. Okay. Po rozmowie z panią dyżurującą nadal nie jestem 60, bo nie dowiedziałem się nic i nikogo nie p***bałem, także spoko. Nasz Pawełek odp***dalał w życiu bardziej niż dycha w GTA. Gościa gonili przez 3 dolone województwa. On z zimną krwią, kradzionym samochodem, dalał w stronę Niemiec. Uciekał tym autem przez pole, kiedy jeden z policjantów wypierdolił radiowozem jego drzwi. On niewzruszony jechał przez pole, uciekł policji 30 czy 40 km później, zjechał na stację, jeśli chodzi o zatankował samochód, zapłacił i ruszył w stronę Berlina. Co do chuja? Kim on kurwa jest? Za bardzo empatyczny. No, ja pomagam od dzisiaj, już mówię. Panowie, jakby chuj w ludzi. Chuj w ludzi, nie tak szczerze. Chuj w ludzi. Dorosły. Jak nie jest k***a chory umierający, wypierdaj za bramę. Tak. Pomagamy tak. Dzieciom, które są nieświadome i nic nie zrobiły. No bo stary, do 14 roku życia, co on zrobił? Co komu on zrobił? Nic. Tak. A co mu powiedziałeś? Jest jeszcze listem. Zapytałem, bo on tak zapytałem, wyczułem temat. No jakiś, że CV odsyłał, ale zapytałem do jakich film. Teraz chciałem mu napisać, że gdzieś tam on wysyła CV. Jeszcze dawaj, przejdziemy do ciebie, coś się nagra. Trzymo stwierdzi, że musimy skonfrontować te informacje z młodym, z Pawłem, więc przybiliśmy go tutaj z Sebastianem, no i Trzymo zaczął z nim rozmawiać. Ty, młody, tyś pojawiłeś się tutaj ile 2 dni przy temu? Tak. No i przez te kilka dni dowiedziałem się, że mnie kłamałeś. Ze wszystkim. Nic od swojej historii. Kurwa, w historii też koloryzowałeś. Zrobiłeś z ciebie bardzo ofiarę, chociaż tą ofiarą do końca nie byłeś. Ale co to znaczy? Że rozkupiłeś zajebać auto. Najprawdopodobniej jesteś poszukiwany, że się ukrywasz, że to się stało 2 tygodnie temu czy 3. W Pyrzycach, kurwa, przecież jakąś inną wiochę, że ćmałeś, że stary ciebie jechał, bo nie mógł sobie z tobą poradzić, że jesteś ogólnie w deserem, dostałeś mieszkanie przed zakładem pracy i go kurwa nic nie robiłeś, tylko olałeś ten zakład pracy za 700 zł, chłopie, dostałeś mieszkanie. A wtedy co pojechałem do Niemiec? Nie, bo... nie, dostałeś mieszkanie za 700 zł, kurwa. No to od tego właśnie kolegi, co tam od... Jako mechanik. Młody, co ty kurwa kłamiesz? Zagrałem z młodym w otwarte karty. Albo mówisz prawdę, bo ja o tobie wszystko wiem, albo wracasz na ulicę. No nie miałem gdzie spać. I poszedłeś zajebać samochód? Tak. To nie mogłeś kurwa iść do przytułka, kurwa? Przecież tego jest od k***y nędzy. No byłem w hotelu, jak od cioci wróciłem w tym Poznaniu, teraz od wtorku. No i policja mnie złapała w czwartek. Wzięli mnie na komendę, przyznałem się do wszystkiego prawdę. Byłem tam dzień, oni mi zabrali telefon. Masz jakiś papier z tego, mam. Młody, wiesz o tym, że ten film się pojawi, nie? Wiesz czemu? Kurczę strony. Żeby ludzie nie pomagali kurwa dorosłym typom. No wiem, ale po prostu jakbym ci powiedział z tą policją, to by... To co? No to przynajmniej wiedział, że jesteś szczery. Stary, ja ci na żarcie próbowałem. Ja ci mieszkanie dałem. Gość wyciągał do ciebie, obcy typ wyciągał do ciebie. A ty na to nie strasz. Jeszcze ci 6 razy mówiłem. Ja ci dam wędkę, ty mi nią nie najem. Wiesz co nie robić? Najebać. Tą wędką mi najebać. 3 dni życia na ciebie straciłem. Zamiast siedzieć z moją córką, z moją k***a kobietą. Zamiast pracować... No i to jest to właśnie, co ja wam mówiłem. On gdzieś mniej więcej w tym czasie do mnie zadzwonił się, mnie pytał, czy go... To chyba zanim się dowiedział, że go policja szuka, bo on do mnie dzwonił się, pytał, czy oj Wojtek go nie troluje, nie? Czy mu nie podesłał jakiegoś chłopa, bo on nie wie, co ma robić. Że on kurwa nic z tego nie rozumie, że pierwszy raz ma taką sytuację w życiu. On serio myślał, że oj Wojtek go troluje, nie? Straciłem kurwa życie, żeby tobie kurwa było lepiej. Przepraszam. I co to zmieni? To nawet szczery, nie wiem, jaki ufam. Paweł na początku migał się od odpowiedzi, ale czym bardziej wgłębialiśmy się w ten temat, tym bardziej przekonywał się, że faktycznie znam prawdę. No i w końcu postanowił powiedzieć nam wszystko od początku tak jak było, bez już kręcenia i ściemniania. Ile warte było to auto? Nie wiem, 20 koła. Poszedłeś zajebać auto za 20 koła? To nie było tak, że sobie wybrałem, to było losowo, no nie miałem po prostu gdzie spać. O to chodziło. To jest to auto, w którym się ścigałeś, co mówiłeś? Nie, to jest... To kupiłem za pieniądze z tego, z domu dziecka. Jak pokażesz nam, że faktycznie cię złapali, kupuję ci bilet i jedziesz gdzie chcesz. I żeby nikt inny się na ciebie nie nabrał. I to jest mojej pracy. Jak ja nie miałem za co żyć, kurwa, jak się trzęsie, co? 15 lat, to pizdiałem u płytkarzy od godziny 5 do kurwa 19. Wiesz dlaczego? Bo chciałem kurwa być kimś. Wiesz dlaczego kurwa ci nie zadzwonię, że u sobie jest robota? Bo kurwa czułem, że go kurwa zrobisz.
czułem, kurwa, że go w chuj zrobić, bo ty się do ciężkiej roboty nie chcesz nadawać. Ty nie chcesz robić ciężkiej. Wiesz dlaczego? Bo jak tu mówisz o tym, że robiłeś na... A Seba to niestety jest taka osoba, co przyjdzie, dałby mu robota, ten by mu kurwa coś z zakładu wyniósł, nie? No. Seba też ma kurwa za dobre serce. Tak jest. A u ciebie czułem, że coś nie tak. Jak ty jesteś pierwszą osobą, której kazałem tą kobietę nagrywać każdą sekundę z tobą. Tak się nie ma samo porządku. Coś mi śmierdziało. Ja tylko chcę wiedzieć jedną rzecz. Czy ty masz tą sprawę załatwioną i chcę dać to na papierze? No dobrze. Po 30 minutach maglowania wreszcie się przyznał do winy. Powiedział nam całą prawdę, no i ta nasza historia, która się wcześniej nie kleiła, nagle zaczęła się zlepiać. Poprosiłem chłopaków, aby pojechali z nim do domu i przywieźli dokumenty, które potwierdzą nam to, że młody był dzień przed przyjazdem do środy złapany. I co, masz papierek? Mam tutaj. To jest. Jak się zarejestrowałeś w hotelu? No przez booking, przez aplikację, ale policja nie wiedziała, że ja... Wiedzieli wszystko. No, policja... byli w domu dziecka. Tak? Tak, i stamtąd wszystko wiedzieli, jak się nazywamy. No stary, nie może być też, ja wiem więcej o tobie niż ty. Jak się o tym dowiedziałem, no byłem w kompletnym szoku. No tego na pewno się nie... Stoi sobie Corleone z pizzą. A wiem, no. Tu psy cię szukają, byli w domu dziecka, to tamto. Po chłopaku młodym, który naprawdę widać, że dużo przeszedł i jest załamany, przede wszystkim nie wygląda. Nie wygląda na osobę, która mogłaby się dopuścić do czegoś takiego. Ile ty mu czekasz? Czek, o 15, z 15 zaczęło się, a ja byłem gdzieś w Niemczech o 20, a zanim dojechałem, tam minęło. Ty tym autem byłeś w Niemczech? No tak. Gdzie jest auto? Niemczech. Ty oddajesz, czy oddajesz? Nie, tam tylko drzwi są uszkodzone. Oni mają... Musisz auto oddać, stary. Ja im, tak, ja im adres dałem i oni mają kluczyki, oni sobie to wezmą, nie? Miałeś jakiegoś adwokata? Bo nie ci przysługuje. No wiem, ale nie. Z urzędu, no. Darmowy. Potrzebny? Zawsze jest potrzebny. No warto, żeby ktoś ci pomógł, gdy się na tym nie zdał. Ja nawet nie wiem o tym. Jedyne co? To musisz informować o zmianie miejsca pobytu. Właśnie mi o tym nie mówili, nie? A tu jednak sam. Stanu... No to nie czytałeś, żeby to dostać? Co zdziwiło nas najbardziej, to nie to, że jakby młody coś nawywijał. To nie to, że odjebał GTA w prawdziwym życiu. Zdziwiło nas to, że po tym jak go złapali... Jak kurwa można... Jak może ziomek bez prawa jazdy, który... Jedyny samochód jaki miał to rozpierdolił go na drzewie czy chuje co z nim zrobił. W wieku 19 lat uciec policji, która go goni kurwa na parę radiowozów. Jeszcze kurwa te radiowozy się rozbijają, a on sobie kurwa przekracza granicę. Jakby jak to świadczy o polskiej policji? Ja to właśnie myślałem, że jak ktoś spierdala nawet w kierunku granicy z innym krajem, to tam już kurwa służby stoją i kurwa nikt nie przejedzie. Na każdym przejeździe. Chłop sobie normalnie wyjechał i tyle. I on wrócił, tam nie wiem, policja go zatrzymała, czy on sam się oddał w ręce policji. No dobra, informuj, gdzie mieszkasz i tyle. To nie 2-3 lata, tylko podobno ktoś koło 10. No tak, tylko że 2-3 zostały rozjebane, nie? Za te 14-latek spierdolił 4 radiolką? Nie wiem, dziwne to. To nie jest tak, że on kurwa McLarenem im spierdolił, że wiesz, że kurwa no 14-latek, ale potrafił wcisnąć gaz kurwa do podłogi. Im odjechał, no i co oni mieli kurwa zrobić z tymi kijankami? Tylko na jakąś kurwa Skodą im spierdolił. Ja myślę, że już lepsze rozpoznanie terenu mają kurwa policjanci w GTRP. Bo wiedzą, że jak przejeżdżasz Mission Row, to jak nie ma helikoptera, to już dwa radiowozy kurwa za mostem stoją. Jeden przy wylocie kurwa na autostradzie, a jeden kurwa jakbyś na złom jechał od prawej strony, nie? Jakby kurwa, no, jest to dla mnie dziwne. I wypuścili? Nie chciało mu się nawet przeczytać dokumentów, które dostał. On nic nie wiedział, co może, czego nie może, co go czeka. Totalnie wyjebane. Jak ma na imię ta, to chcesz do niej jechać? Krystyna. To ta cię przyjmie. Tak, na pewno. Młody stwierdził, że ma ciocię w Berlinie, o której słyszeliśmy już wcześniej. Poprosiliśmy go, żeby tam napisał i jeśli ciocia się zgodzi, no to młody rano dostanie pieniążki na pociąg, na kwiatka do cioci i się do niej wybierze. I tak moje zajęcie dużo teraz nawet pomaga, bo inny zrobi cię w***o po prostu i tyle. No nie, no ja rozmawiałem z ludźmi przez telefon i za łeb go w***o z tego. I to nie, że się, bo ja zanim k***o dostałem, to mówię, popytam ludzi dookoła, czy ja jestem czy ja myślę dobrze. Są bardzo ciężkie takie decyzje moralne. Ktoś cię okłamał, zmanipulował, zrobił w życiu bardzo dużo złych rzeczy. Czy warto mu pomagać? Jest mimo wszystko w ciężkiej sytuacji. Czyli teraz robimy tak, bo żarcie i tak masz tam. Kościk za 15-latkiem uciekał kradzionym busem i taranował radiowoz. Za kierownicą 14-latek obok kilkunastolatków. Samochód dachował na zaśnieżonej drodze. 16-latek zabrał samochód rodziców w celu przejażdżki, uderzył w słup. Wydmuchał blisko 2 promile. Co się k***a z wami dzieje, ty? Jakby wszystko wszystkim k***a, co wy k***a macie w głowie? Jak miałem 14 lat to grałem w Metina i waliłem konia i się cieszyłem, że mi cieknie sperma. Jakby kurwa no. No szynki mam. Jedziesz dzisiaj spać do nas. Jutro Tomek po ciebie przyjedzie. Z Sebą zawiozą cię na peron. Prawdopodobnie w środę. Kupimy ci bilet ze środy do Poznania. Kupimy ci bilet z Poznania do Berlina. Tam sobie w tym Berlinie
Do cioci się dostaniesz, tak? Tak, przy adres na... Tak grubych akcji na pewno się po nim nie spodziewałem. Jestem zawiedziony i zażenowany, ale odwalił naprawdę mocno, okłamał nas, czego nie można popuścić, to no nie możemy przecież chłopaka zostawić na lodzie samego. Miał tu nawet kilka sytuacji z bliska. Przełożyłeś, powiedziałeś. Było, no. I na się drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień. Ile razy gadałem przez telefon? Ja tak samo, ja nie wierzę, że młody się zmieni. Fajnie jakby się zmienił. Ale ja szczerze? Ja bym chciał wierzyć. Ja bym chciał powiem wierzyć. Tak, że on nie ma jeszcze przepite i przepalone mózgu. Zobaczymy. Musisz się wziąć w garść. Tylko żadnych takich rzeczy nie wchodź w to, nawet jak jest ciężko, bo to nie pomaga. Ja nie tak, to tylko niszczy jeszcze bardziej. Tak, nie, jeszcze gorzej. Narkotyki to już w ogóle. Nie kradnij, kurwa. Już nie mów głupstw. Teraz musisz się już wziąć po prostu na uczciwą robotę i wziąć życie w garść i kurde cisnąć. Musisz szybko dorosnąć. Ja w twoim wieku szczurkę miałem. Na mojej 18 Magda była w trzecim miesiącu ciąży. Ja tańczyłem tak. Ale Magdu. Na 18 piję drina by tak. Ale. Trzymamy dziecka, nie masz jeszcze, nie? No szczerze, ani długów, ani... A to nie jest tak, że i samo w wieku 18 lat walił? Tak kojarzę z jakiegoś Q&A. No, nie, tu będą będzie. Tu będą długo. No, tu będzie. Tutaj sobie tak, pamiętam państwa. Spłacenie. Ale robisz tak. Ubezpieczalnia cię pociąga. Robisz tak. Płacasz najmniej jak się da, ale spłacasz. Tak, jak nie będziesz spłacał, to ci będzie rosło to i cię w końcu złapią. Okazało się, że jedną osobą, która jest w stanie przygarnąć Pawła, jest jego ciocia, która mieszka w Berlinie. Jako, że była już bardzo późna godzina, Paweł się z nim skontaktował, ale nie otrzymał odpowiedzi, więc stwierdziliśmy, że odstawimy go z powrotem, poczekamy na informację od cioci. No i zobaczymy, co dalej. Kolejnego dnia pojechałem do Pawła, zweryfikować, czy ciocia odpisała. No i tutaj przyszedł kolejny szok. Właśnie ciocia napisała, że ona jest w sanatorium i że jej nie ma. O kurwa, to co teraz? Właśnie nie wiem. No, to jest taki... Problem. A kiedy wraca? Kubert mi się... na 3 tygodnie. O kurde. Ciocia jest w sanatorium na 3 tygodnie, tak? Jo. Dobra, wszystkie gwiazdy nam w plecy i młodemu również. Młody nie ma nikogo. Czyli ma, ale ludzie jakby go nie chcą. Więc stwierdziłem, że idą święta, jest zimno, no nie mogę nikogo wywalić na zbity ryj. Więc stwierdziłem, że młody te święta spędzi u nas. Zrobiłeś takie większe, bo teraz... święta? Jo, wszyscy wyjeżdżają na święta, nie? A wy też? Jo, ja też wyjeżdżam, ja dzisiaj wyjeżdżam prawdopodobnie. Jak słyszę, jak ktoś mówi o, to mam ochotę mu w łeb zajebać, nie? Szymo też gdzieś tam do rodziny jedzie. No. Tamten psikala dzwonił, coś z dowodem, czy nie? Jeszcze nic nie wiadomo, nie? Tam czeka na informację, czy to uda się jakoś tam pchnąć do przodu, czy nie. W papierku napisali, że dopiero 19.01 mogą mu ten dowód ogarnąć. Czy jesteś tam w stanie pobłogosławić urząd, aby to się trochę przyspieszyło? A kiedy mi dasz znać? A ja go odpiszę mi urzęd GG. 14 dni roboczych. Plus 14 dni roboczych właśnie dostaliśmy. Jankowi nie udało się przyspieszyć procedury wytworzenia dowodu, więc nasz kolega Pawełek musiał załatwić wszystko sam. Siemo. Siemo. Witam, kurde, po tygodniu. Jak tam sytuacja? Oglądałeś to tutaj? No. To bo chyba się znalazłeś, coś wykombinowali? Nie no, coś tam może ogarnę, nie? No, no może musiał ogarnąć, nie? Dobrze. Jeszcze stówę dla ciebie, żebyś sobie jakoś poradził. Kupiliśmy Pawłowi bilet do Krakowa, wydrukowałem. A, drugą klasą, kurwa, ta? Nie było na pierwszą. Mam mu te bilety z godzinkę przed pociągiem, specjalnie szybciej po niego pojechałem. Kupiłem mu jeszcze, zajechaliśmy do sklepu, kupiłem mu jeszcze jedzenie, kupiłem mu jeszcze wodę. Zjedliśmy jakiś jeszcze po hot dogu, żeby coś tam sobie ciepłego zjadł. Dobra, to nic. Na razie. Ja spadam. No, dzięki. Odezwij się później, jak tam ci ten. Siema. Pawełek wsiadł do pociągu. Ruszył w stronę Krakowa. Gdzie miał pracować? W przepakowalni, w magazynie. Miał pracować. Miał dostać umowę i miał pracować. Okazało się, że w tamtym miejscu, tak napisał, jest jakiś remont. Więc Pawełek udał się do jakiegoś kolegi, że wcześniej nie miał żadnego, z którym grał w gry. Gdzie masz znajomych? Jakich kurwa kolegów? Nie mam. Udał się do Katowic, aby z Katowic pojechać do Warszawy. I tam, jak rasowy influencer, siedzieć w drogich hotelach, rozbijać się, czyli wozić Mercedesem w AMG. Przypominam, że on nie ma prawa jazdy. Czy ja zostałem przez ostatnie 2 tygodnie zrobiony fuja? Czy Pawełek to jest projekt Oj Wojtka? Czy ja jestem debilem? Czy to jest koniec pomagania dorosłym? Na koniec tej historii, która jest dziwna, zakręcona i zagmatwana. Chciałem powiedzieć wam, że chyba skończyło się to dobrze, bo kontakt urwał się 19.01. Kiedy Pawełek nam odpisał, że auto i mieszkanie jest kolejne.
No bo byliśmy ciekawi, co się zapytaliśmy. Pawełek chyba dostał umowę o pracę i aktualnie pracuje. Także chwała mu za to. Lekko boli mnie to, że zostałem zrobiony w chuja. Ja lubię pomagać, jestem empatyczną osobą. Ja nie mogę patrzeć, jak ktoś cierpi. Słowo honoru, że od dziś pomagam tylko małym dzieciom, pieskom, pomagam tylko i wyłącznie osobom i zwierzętom, które nie potrafią same o siebie zadbać. Pawełek właśnie włączył opcję u Szymona, pomogę wszystkim. A wam życzę, abyście rozważnie podchodzili do pomocy. Jak ktoś jest głodny, żeście go nakarmili, ale do domu nie bierzcie wszystkim. Tu macie zbiórkę, tu macie zbiórkę. Przepraszam, mam takie pytanko, bo ja w tej przepakowalni też bym chciał pracować, skoro można po trzejniach nowym AMK jeździć. I tu macie zbiórkę. Na te zbiórki wpłaciłem pieniążki. A na dole macie linki na nich. Jak chcecie komuś pomóc, to proszę bardzo. Symboliczną złotówkę. Nie no, zajebiście musiał pakować, stary, skoro tak mu się udało. Prawdziwy hustler, prawdziwy hustler. Cześć, zadzwonię do Isamu i się zapytam, czy mu niczego nie zajebał, przynajmniej ten ziomek. Halo? Zmutuj się na live, jak ci coś powiem, to zemdlejesz, kurwa. No dobra. Dobra, słuchajcie. Pojawi się dzisiaj film na kanale Zbyszka Stonogi odnośnie Pawełka. Pawełek ponoć ciekawy patent miał, żeby ruchać znane osoby. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamo, chyba bez żalu. Zgadziliśmy kij, mimo to pokłady.